Gościmy właśnie w biurze przewodniczącego Rady Miasta Włocławka, pana Rafała Sobolewskiego, gdzie będziemy rozmawiać na temat ewentualnego modernizacji teatru imprezaryjnego imienia Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Przypomnę też, że kwestie już poruszaliśmy w rozmowie między innymi z dyrektorem tej placówki, panem Janem Polakiem. W tym momencie poprosimy o wypowiedź przewodniczącego pana Sobolewskiego. Modernizacja teatru imprezaryjnego jest niewątpliwie potrzebna. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, trzeba mierzyć siły na zamiary, to znaczy sprawdzić wpierw, jakie mamy możliwości budżetowe, jeżeli chodzi o realizację tego zadania. A druga rzecz, należałoby mierzyć potem efekty związane z zaangażowaniem poszczególnych środków. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz, że gdyby to miało być tak, że tylko gmina miasto Włocławek miałaby włożyć w ten obiekt 12 milionów złotych, to jestem tego przeciwnikiem. Uważam, że gdyby to odbywało się w ten sposób, że mamy do czynienia z montażem finansowym, że mamy do czynienia z pozyskaniem środków zewnętrznych, to wtedy jest to do rozważenia, jeżeli wkład byłby odpowiednio niski naszego miasta. Natomiast to jakby wróciłbym do tej mojej wypowiedzi dotyczącej Placu Wolności. Na pewno za 12 milionów można zrobić dużo więcej i dużo lepszego w Śródmieściu Włocławka, niż tylko wyremontować obiekt teatru imprezaryjnego, który nadal jak gdyby nie stworzy jakiejś jakościowej zmiany. Włocławek tak naprawdę potrzebuje dużej hali widowiskowej, która spełniałaby wielorakie funkcje związanych chociażby z możliwością obsługi dużych imprez, masowych, dużych konferencji, takich przedsięwzięć. A te środki, które byłyby zaangażowane nawet w tak dużej wysokości w teatrze imprezaryjnym, wątpię, czy by podołały temu zadaniu. Jeżeli przykładamy się do programu rewitalizacji, to jako radny, który będzie podnosił za rękę za jego kształtem, no nie dopuszczam do siebie na razie takiej możliwości, aby 12 milionów przeznaczyć ze środków rewitalizacyjnych tylko na teatr imprezaryjny. No, trzeba było porozmawiać z dyrektorem, jakie to są środki zewnętrzne. Wtedy można byłoby mierzyć, i co za to będzie zrobione. I jak gdyby w zależności od skali dofinansowania zewnętrznego można mierzyć potem to nasze dofinansowanie i od skali tego, co zostanie osiągnięte, jaki ten efekt końcowy będzie, bo remont budynku może pochłonąć każde pieniądze. Natomiast czy będzie to zmiana jakościowa i będzie to bardzo odczuwalne dla mieszkańców Włocławka, którzy korzystają z tego, no to już jest rzecz akurat inna. Dziękuję.